Katmandu, stolica Nepalu położona w dolinie noszącej tą samą nazwę wraz z miastami Bhaktapur i Patan, tworzy aglomerację liczącą nieco powyżej miliona mieszkańców. Miasto ograniczają od zachodu rzeki Bisumati, a od południa i wschodu Bagmati. Trudno jest zauważyć granice pomiędzy poszczególnymi miastami, a właściwie teraz już dzielnicami, mającymi swoje główne place, a wokół nich pałace dawnych królów i świątynie poświęcone hinduistycznym bogom, a obok nich wyznawcom, można powiedzieć, narodowej religii buddyzmu. Bo niedaleko stąd, w Lumbini, małej nepalskiej miejscowości, urodził się niecałe 500 lat przed Chrystusem Budda. Według źródeł historycznych Katmandu zostało założone w 723 roku przez króla Guanakama Deva. Katmandu jest głównym ośrodkiem przemysłowym Nepalu, a najbardziej rozwiniętymi gałęziami przemysłu to włókiennictwo, przemysł spożywczy, drzewny, materiałów budowlanych i przemysł obuwniczy. Tak aktualnie wygląda codzienne życie ponad milionowej stolicy blisko 30-milionowego Nepalu w dobie lotów kosmicznych, internetu i powszechnej komputeryzacji i automatyzacji codziennego życia. Nepalczycy żyją właściwie w warunkach gospodarki naturalnej. Około 75% dochodu narodowego wpływa do budżetu państwa z rolnictwa. Spacerując uliczkami tego swoistego Trójmiasta, ma się wrażenie, że czas zatrzymał się tu dawno temu. I nie wynika to tylko z otaczającej zewsząd historycznej zabudowy. Stare miasto zamieszkują, jak przed wiekami, całe rodziny ze swoim dobytkiem, które są pochłonięte swoimi codziennymi zajęciami. Wszystko to wygląda jak inscenizacja scenek z życia mieszkańców miasta sprzed wieków, zorganizowana w skansenie. Czasami ma się ochotę uszczypnąć, żeby się upewnić, że to nie sen. Na uliczkach Katmandu spotyka się często zaskakujące rozwiązania, świadczące o dużej kreatywności Nepalczyków. Lodziarnia na rowerze czy zastosowanie wentylatora do odwiewania plew z ryżu zaskakują swoją pomysłowością. A w ogóle rower i jego modernizacje zrobiły tu olbrzymią karierę. A tak przy okazji obowiązuje tu lewostronny ruch uliczny. W Katmandu działa jeden uniwersytet i kilka koledżów. Czy to wystarczy, by Nepalczycy oderwali się od średniowiecza, gubiąc po drodze biedę? Jest koniec października, w Nepalu trwa święto Tihar. To jedno z najważniejszych, a zarazem najciekawszych z punktu widzenia turysty świąt w Nepalu. Świętowanie trwa tu 5 dni, począwszy od 13 dnia ubywania miesiąca Kawala. Czasem nazywa się je również świętem świateł, bo całe miasta i wsie skrzą się wtedy ognikami oliwnych lampek. Inna nazwa to Panchakyama, co oznacza 5 dni jamy pana podziemi. Wbrew temu, co mogłoby sugerować ostatnie określenie, jest to jednak bardzo radosne święto ku czci życia i pomyślności. Święto poświęcone bogini Lakshmi. W trakcie trwania świąt Tihar składa się hołd braterstwu, czci się przy tym psy, święte krowy i kruki, wystawiając im jedzenie. Domy przeozdabia się girlandami kwiatów, lampkami oliwnymi i świeczkami Kang Tihar. Przed domami stroi się ołtarzyki, na których składa się ofiary z jedzenia, stawia się figurki bogini Lakshmi, przystraja wszystko kwiatami, lampkami oliwnymi i dymiącymi kadzidełkami. Kobiety w świątecznych sari, czasami z kwiatami we włosach, przynoszą do świątyń ofiary dla bóstw,
na przystrojonych tacach i talerzach. Najpierw stoją w olbrzymich kolejkach, aby się do nich dostać, a potem w ustalonym rytuale w ciągu najwyżej 2-3 minut składają je wybranym bóstwom. W przygotowaniu do świąt Tichar nie brakuje drastycznych obrzędów. Młodą krowę, czyli jałówkę, przystraja się kwiatami, prowadzi się do wyznaczonej na ten cel świątyni, a po obrządku zabija się ją potem na ulicy przy przygotowanym ołtarzyku, na którym spoczywa jej odcięty łeb. Często rytualnej rzezi jałówki towarzyszy zabijanie innych zwierząt, na przykład tu została zabita koza. Masowe składanie przez Nepalczyków na ołtarzach świątyń i przydomowych ołtarzykach darów z owoców, ryżu i innych wiktuałów wydatnie wspomaga przyrost tysięcy gołębi i innych zwierząt znajdujących w miastach łatwo dostępną karmę. Nie pomaga to w utrzymaniu czystości w mieście i bez wątpienia niszczy zabytki w większości wpisane na listę UNESCO. Świątynia w Nepalu to uniwersalne miejsce. Można tu złożyć bogom dary, można się pomodlić, ale również można uciąć sobie drzemkę. Wygląda na to, że jest to dość wygodne miejsce. Stare miasto Bhaktapuru, Katmandu i Patanu jest od stuleci słynne w regionie z unikalnych rzeźbień, zdobiących głównie okna i drzwi, ale i inne elementy świątyń, pałaców i prywatnych domów bogatych Nepalczyków. Ta opinia powstała głównie dzięki snycerzom z Bhaktapuru. Snycerstwo jest w dalszym ciągu kontynuowane, choć już nie z takim rozmachem jak w czasach, kiedy Nepal był królestwem. Po obaleniu w 2008 roku króla Gajendry Bir Bikram Shah Devy powstała Demokratyczna Republika Federalna Nepalu i zamówienia na wyroby snycerskie spadły. Pozostaje zatem zachwycanie się tym, co zostało stworzone w latach świetności snycerskiego kunsztu w królewskich pałacach i świątyniach Katmandu. Święta Tichar, jak wszystkie święta na całym świecie, aktywizują szał zakupów. W Katmandu nie jest inaczej. Wszyscy tu starają się coś zaoferować, a najlepiej, żeby był to turysta. Choć na kurę z gustownego plecionego kosza chyba i ten nie da się skusić. Niektóre świątynie, te mniej ważne, są otwarte dla wszystkich. Świątynie o wyższym statusie otwarte są dla wiernych, natomiast turyści, aby do nich wejść, muszą kupić bilety. Te najważniejsze w czasie świąt nepalskich są dla turystów niedostępne, choćby z racji tego, że wiernych wtedy jest tu znacznie więcej i kolejki do wejścia są naprawdę olbrzymie. To chyba w pełni uzasadnione ograniczenie, bo turyści chcąc nie chcąc zakłócaliby spokój w zazwyczaj niewielkich gabarytowych świątyniach i mogłoby to przeszkadzać wiernym w ich krótkich rytuałach. Thank you.
królewski pałac w Katmandu nie zawsze tak wyglądał. Pierwotnie całość wyglądała tak jak prawa część pałacu. Jeden z kolejnych władców drugiej połowie XX wieku zachwycił się europejską architekturą i nakazał wyburzyć część pałacu i na jego miejsce zbudować pałac w stylu europejskim. Czy to pasuje do otoczenia? No cóż, królewski gust. Większość najciekawszych zabytków Katmandu znajduje się w okolicy placu Durbar. Nazwa ta, pochodząca z perskiego, oznacza dwór szacha. W Nepalu jednak tłumaczona jest jako plac królewski. Założony w XI wieku, otoczony jest najważniejszymi świątyniami i pałacami, dobudowywanymi aż do XVIII wieku. Miejsce to, wpisane na listę dziedzictwa narodowego UNESCO, od zawsze było sercem miasta. Kobiety przynosiły tu co rano ofiary dla bóstw. Na dziedzińcu Pałacu Królewskiego koronowano następców tronu. Mieszka tu także bogini dziewica Kumari. Dziś, po obaleniu monarchii, Pałac Królewski Hanuman Doka, zbudowany w XVI wieku i rozbudowywany przez kolejne stulecia, pełni funkcję muzeum, mieszcząco dość monotonną ekspozycję królewskich przedmiotów. Święta Tihar to okazja do udekorowania ołtarzy, domów, ofiarnych zwierząt, ale również unikalnych w tym społeczeństwie dóbr, jak na przykład samochody. Przed nami Kumari Bahal, czyli świątynia żyjącego bóstwa. Kumari, nim zostanie uznana za bóstwo, jest wybierana spośród 4-5-letnich dziewczynek z nawarskich rodzin złotników i srebrników w specjalnej procedurze. Bóstwo nie może krwawić, dlatego od chwili wybrania mieszka w pałacu Kumari Bahal i jest otoczona opieką, by się przypadkowo nie skaleczyła. Jej abdykacja nadchodzi, gdy mimo to przytrafi jej się krwawienie lub dopiero wtedy, gdy dostanie pierwszej miesiączki. Nepalczycy wierzą, że zobaczenie Kumari przynosi szczęście i zwiastuje powodzenie w życiu. Trudno więc się dziwić, że do Kumari Bahal ustawiają się w czasie świąt, czyli wtedy, kiedy Kumari może się pokazać w oknie, długie kolejki. Jak na razie Kumari nie pokazała się w oknie, więc dla przybyłych tu z prowincji Nepalczyków europejscy turyści są też sporą atrakcją. Przyglądają się nam więc bez przerwy, zresztą z wzajemnością. Tu na górze co? Pałac Kumari przystrojony jest przez miejscowych snycerzy wspaniałymi rzeźbami. Z zewnątrz zabezpieczony jest przed gołębiami siatką. Wewnętrzny dziedziniec pałacu nie jest chroniony. Gołębie to doceniają. Właśnie w jednym z tych okien powinna ukazać się Kumari. Jak na razie pusto. W czasie, który mogłem poświęcić na oczekiwanie na pojawienie się w oknie Kumari, Kumari nie pojawiła się. Trudno, kupiłem więc w sklepie ogólnodostępne zdjęcie żywej bogini, które tu prezentuję. Jest kategoryczny zakaz filmowania i fotografowania Kumari, więc i tak nie mógłbym tu pokazać klipu z jej udziałem. Najwidoczniej to zakaz o komercyjnym podłożu. A to jeszcze raz Kumari Bahal z zewnątrz, z długą kolejką oczekujących i sporą grupką handlarek oferujących suweniry. Świąteczną atmosferę na Durbar Square podkreślają przemarsze małych pododdziałów nepalskiego wojska. Z
werblami, bębnami, sztandarami i z niecodziennym uzbrojeniem maszerują do królewskiej świątyni Hanumana, hinduskiego boga z twarzą małpy. Pododdziały wojska są zaledwie kilkunastoosobowe, ale ich werble i bębny robią tyle huku, że słychać je z daleka i bez trudu można wyłowić je z ogólnego ulicznego zamieszania. W świątyni Maju Deval znajduje się lingam, czczony jako symbol początku życia. Świątynia nie jest dostępna dla turystów. Katmandu to magiczne miejsce. Wszystko tu miesza się ze wszystkim. Rzeczywistość z religiami, przeszłość z teraźniejszością, dialektyka z wierzeniami, huk bębnów i werbli ze śpiącymi na progach świątyń. Jakby to było najlepsze miejsce na spokojny sen. Bhairava to jedno z najważniejszych bóstw hinduskich i najbardziej przerażających wcieleń Siwy. Podobno każdy, kto skłamie w jego obecności, natychmiast umrze. Dlatego często Nepalczycy przyrzekają przed jego groźnym obliczem, że mówią prawdę. Płaskorzeźba na co dzień jest zasłonięta, odsłania się ją jedynie podczas wielkich świąt nepalskich i szczególnych okazji. Podobno nepalscy urzędnicy muszą przed jego obliczem składać przysięgę. Na wszelki wypadek niczego nikomu przed jego obliczem nie przysięgałem. Co po namyśle i wam doradzam. Ten pan na czerwono to Sadhu, święty mąż, żyjący z datków, a wszystko co posiada, to ma na sobie. Sadhu nie stronią od używek, na przykład marihuany, która rośnie tu, nawiasem mówiąc, przy drodze i każdy, kto chce, może się w nią bez problemu zaopatrzyć. Z prawej strony wejście do Pałacu Królewskiego, strzeżone przez górków, podobno najbardziej walecznych żołnierzy na świecie. Na wprost wejście do Królewskiej Świątyni, dzisiaj dla nas zamkniętej. A czerwony pomnik na lewo od wejścia to Hanuman, bóg z twarzą małpy, pomocnik boga Indry, strzegący świątyni. Dwie drewniane postacie w oknie to potężna boska para, bóg Shiva i jego żona Parvati, w uścisku podkreślającym niezwykłą zmysłowość i cielesność ich związku.
I choć Tichar jest wielkim świętem, to nie wszyscy Nepalczycy są dzisiaj świątecznie ubrani.